Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, dobry wieczór. Kilka głoszeń po polsku, więc będziemy celebrować mszę świętą niedzieli palmowej w niedzielę 5 kwietnia o godzinie 18, jak zawsze. Proszę mi dać znać, jeśli chcecie także, żeby była msza święta Wielkiego Czwartku. Może być, ponieważ jest po francusku 18, więc może być gdzieś o godzinie 20 na przykład, ale nie wiem, czy to akurat wszystkich będzie interesowało. Później transmisje są oczywiście po francusku Wigilii Paschalnej o 9, taka skrócona, jak to jest przewidziane w tym czasie, bez wiernych. I msza święta oczywiście wielkanocna o godzinie 18 w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Bardzo dziękuję za wszystkie słowa poparcia, za modlitwę, także za to, że ktoś prosił też o modlitwę i zamawia mszę świętą. No jakoś się nawzajem musimy wspierać. Więc dziękuję bardzo za wszelkie możliwe wsparcie, jakie z Waszej strony otrzymuję. Proszę mi dawać znać, czy w tygodniu wielkanocnym, poniedziałek i tak dalej, czy chcecie mszę świętą, ale ponieważ są 18 po francusku, więc po polsku byłyby możliwe ewentualnie o 20. Więc nasze najbliższe spotkanie, msza święta niedzieli palmowej o godzinie 18 z poświęceniem palm. Proszę pamiętać o tym, że to modlitwa Kościoła skierowana do Boga uświęca z Bożym błogosławieństwem wasze palmy. Nie krople wody święconej, które spadają na gałązki, tylko modlitwa Kościoła. Dlatego możecie przygotować w waszych domach palmy. Jeśli macie liście palmowe, bardzo proszę. Jeśli ktoś ma gałązki oliwne, tym bardziej. Ale mogą być też tradycyjne polskie z bukszpanu, jakieś zrobione ładne palemki. Na ile to możliwe, naturalne. Róbcie, nie róbcie plastikowych ani żadnych tego typu jakichś dziwactw, tylko naturalne. Można kilka gałązek bukszpanu na przykład skądś zdobyć, z żywopłotu gdzieś, czy jakichś innych gałązek, bazi i tak dalej, przygotować palemkę i one zostaną naszą wspólną modlitwą pobłogosławione i będziecie mieli palmy błogosławione z czasu mszy świętej niedzieli palmowej w waszych domach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, szczęść Boże i do zobaczenia w niedzielę palmową wieczorem na mszy po polsku, a jeśli ktoś chce wcześniej po francusku, to oczywiście serdecznie zapraszam. Szczęść Boże!